W ostatni weekend listopada w Kudowie Zdroju odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zorganizowane przez obwodowe zespoły członkowskie z Kłodzka Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich. Gości przywitał wiceprzewodniczący Izby dr Andrzej Pawłowski. Miło mi powitać gości zaproszonych, którzy przybyli na to spotkanie. Witam pana Antoniego Powichona, dyrektora Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego Świdnicy. Witam pana Waldemara Nizielskiego, zastępcę powiatowego dyrektora. Przekazał też najważniejsze informacje. Kilka słów jeszcze, co się dzieje w Warszawie. Zmiany w prawie zmusiły do wprowadzenia zmian także w Izbie. Jeżeli ktoś zostanie skreślony, czy sam zdecyduje o skreśleniu się z listy członków, wtedy, kiedy będzie się ubiegał o ponowny wpis, musi odbyć szkolenie dotyczące prawa budowlanego. Także życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok i przyjemnego i pożytecznego spędzenia czasu dzisiaj i jutro. Zbigniew Wnęk, przewodniczący zespołu członkowskiego z Kłodzka, potwierdza, że spotkania szkoleniowe cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem wśród inżynierów budownictwa z sąsiadujących okręgów. Robimy to cyklicznie, można powiedzieć dwa razy w roku, tak zwane jesienne i wiosenne spotkanie. Zaczęło się parę lat temu od koleżanka i kolega z Ząbkowic. Zorganizowali pierwsze szkolenie, następne już robiliśmy razem, czyli z kolegami inżynierami z Ząbkowic i robiliśmy to naprzemiennie w Kłodzku lub innych miejscowościach w okolicy i w Ząbkowicach, a od 3 lat jeszcze organizujemy to wspólnie z kolegami z Dzierżoniowa. Także w tej chwili mamy takie cykliczne spotkania, no, co pół roku, najczęściej dwudniowe. Każde z organizowanych szkoleń zawiera elementy prawa budowlanego. Jest dużo przepisów związanych z prawem budowlanym, czyli tak zwane przepisy techniczno-wykonawcze, które nam, inżynierom, wszystkim są potrzebne. Czyli zawsze jest jakiś temat związany z prawem budowlanym. A drugą częścią naszej szkoleń najczęściej jest sprawy związane z materiałami i technologiami budowlanymi, które dla nas, dla inżynierów, są potrzebne. Sobotnie spotkanie rozpoczęły wykłady poświęcone materiałom budowlanym służącym do konstrukcji budynków i ocieplaniu ścian oraz izolacji akustycznej i ochronie przeciwpożarowej. Dyskutowano również na temat hydroizolacji w obiektach budowlanych. W budownictwie postęp jest znaczący, materiały pojawiają się non-stop nowe i w związku z tym należy każdy inżynier, który chciałby, że tak powiem, dobrze wykonać swój zawód, musi się dokształcać, jak w każdym zawodzie. Także bardzo fajnie, bardzo fajna sprawa jest korzystać z tej wiedzy, z tych lekcji, no i temu to służy między innymi. Ja uczestniczę od wielu już, od ładnych kilku lat w spotkaniach Izby, treściwe w swojej konstrukcji, bardzo mocne, motywują, mamy okazję wymienić doświadczenia. Poza tym zawsze coś tam komuś tej eleganckiej, rozległej wiedzy brakuje, więc no nic lepszego, tylko taka, ja to nazywam taką, nie, giełdą, burzą mózgów, gdzie wiele rzeczy można tu uzyskać. Spotkanie zakończył wykład doktora Macieja Habrysza z Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej pod tytułem Zagadnienia badań geotechnicznych do ustalenia warunków posadowienia przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Dzisiejsza prezentacja była poświęcona dwóm podstawowym rzeczom związanym z projektowaniem geotechnicznym obiektów budowlanych. Pierwsze to jest wprowadzenie nowej klasyfikacji gruntów według standardu ISU, który obowiązuje nas od 2012 roku. Druga część była poświęcona projektowaniu badań geotechnicznych dla posadowień, bezpośrednich i posadowień na palach. W pierwszej części starałem się zwrócić uwagę na nowe pojęcia, które są związane z wprowadzeniem nowych standardów ISO oraz zasad, podstawowych zasad klasyfikowania i opisu gruntów. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób, czy też główną zasadę klasyfikowania gruntów według standardu ISO, która odnosi się do ustalenia podstawowej frakcji występującej w danym gruncie, która decyduje o właściwościach inżynierskich i ewentualnie ustalenia frakcji drugorzędnych, które nie decydują, ale wpływają na te własności inżynierskie. Pokazano również różnice, jakie występują między dotychczas stosowaną klasyfikacją, określaniem wskaźników klasyfikacyjnych,
a nowym standardem ISO. Jesteśmy w okresie przejściowym, ale dobrze, żeby ten okres przejściowy jak najkrócej trwał. W drugiej części w zasadzie był to komentarz dotyczący badań podłoża gruntowego związanych z projektowaniem ilości rozstawu i głębokości otworów badawczych oraz ich rodzajów, które służą do określenia parametrów geotechnicznych stosowanych do projektowania. Stąd tłumaczono pojęcia parametrów wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowych oraz przedstawiono zalecenia dotyczące sposobu projektowania badań i laboratoryjnych, i projektowych w projektowaniu geotechnicznym.